Dlaczego warto włożyć zapałki do ziemi w doniczce? Myślę, że jeśli spojrzycie na ich czerwone główki, to uda wam się wpaść, co dzięki temu zyskamy. Zapałki do doniczki z kwiatem, zieleń w naszym domu jest bardzo ważna. Nie tylko poprawia jakość powietrza, ale również nasze samopoczucie. Jeden kwiat potrafi ożywić całe wnętrze i sprawić, że poczujemy się w nim lepiej. O kwiaty jednak należy dbać, jeśli chcemy długo cieszyć się ich wyglądem. Nie trzeba być profesjonalistą, aby dobrze dbać o nasze kwiaty. Wystarczy sprawdzić, jak częstego podlewania potrzebują i w jakich warunkach lubią przebywać. Dlatego zanim wybierzecie miejsce dla swojej nowej rośliny w domu, sprawdźcie, czego potrzebuje. Może woli więcej słońca lub przeciwnie. Wymaga częstego podlewania małą ilością wody, albo wystarczy ją podlać raz na 2 tygodnie. To wszystko jest istotne, jeśli chcemy, by nasze kwiaty długo wyglądały pięknie. Dużym problemem są szkodniki, które mogą być niezauważalne. Wtedy nasze kwiaty zaczną więdnąć, a my nawet nie wiemy dlaczego. Jednak po prostu dzieje się tak dlatego, że podlewamy je zbyt często lub za mało, w zależności od gatunku. Stosujemy słabą glebę, która nie dostarcza im odpowiednich wartości odżywczych. Sposobem, by temu zaradzić, są właśnie zapałki. Wystarczy, że weźmiesz pudełko zapałek i włożysz kilka z nich główką w dół do doniczki z kwiatem. Pomiędzy zapałkami pozostaw odstępy na około 5 cm, następnie podlewaj roślinę tak, jak zwykle to robisz. Po upływie 48 godzin usuń zapałki i zobacz, czy siarka, która była na ich główkach, rozpuściła się w ziemi. Gdy tak, to oznacza, że jeszcze raz musisz włożyć do niej od 3 do 4 zapałki i pozostawić na 2 dni. Siarka rozpuszcza się w glebie dlatego, że jest ona za słabo nią nasykona. Kwiaty natomiast potrzebują siarki, a dzięki temu będzie ona mniejszym kąskiem dla szkodników. Sztuczkę tą stosuje wielu amatorów ogrodnictwa na całym świecie. Dzięki temu roślina rośnie ładnie i jest wolna od szkodników, które bardzo szybko mogłyby doprowadzić do jej uschnięcia.